O, Romeo idzie. No, a dalej? Kolego, możesz dalej iść? Co? Nie? No i co? Wsadziłem Julkę i zobaczę, jak się będę zachowywać na promenadzie podniebnej. Siedzę sobie, Barry Balek śpi, tam Albineczka sobie, o. A tu Barry Balek. Muszę przetrzeć chyba obiektyw, bo coś trochę przemglone jakby. Jak kicie, podoba wam się? No, a przejdziesz? Romeo, chodź tutaj. O, idą. O, widzicie? Idą, o. Proszę, jak idą. Fajnie, co? Się chodzi. No. I dalej idzie. O, Julcia przeszła. Przeszła całą trasę. No, całą trasę nie. O, proszę. Romeo, idziesz? Chodź, kiciulku. O, proszę, przeciągają się. No. Na wysokości. O, bo spadnie. No, też mi zabawa na wysokości. I kic. I proszę. A dzwoneczki dzwonią na wietrze. Dzyń, dzyń, dzyń. I Julcia już coś. Tutaj jeszcze widzę jakiś. Za bardzo nie jest rozwiązane to zejście. Julka musi kombinować. Chociaż tam drabina jest. Julka, czemu po drabinie nie zeszłaś? Gacuś jest. Romeo. Zuzia tam dalej. Jak, Romeo? Fajnie tutaj? Kiciulku? Co? Na promenadzie podniebnej. O, ganiają się. Barry Balek, ten Basiorek nawet się rozochocił. No i Romeo tutaj sobie odpocznie. A Albineczka tam. Chodź, Kicia, tu. Chodź do nas. Chodź, Kicia. Następna. No, chodź, Kicia. No proszę, usiądzie sobie. Usiądzie. No. Mają kotki atrakcji. Zawsze coś tam wymodzę. I proszę, tu sobie siedzi. O. I przeciągnie się. I z jednym okiem je równowagę trzyma. Widzicie? Co, Julka? Co, chcesz? Wsadzę cię na promenadę. No, na promenadę. Cię wsadzam. Widzisz, jesteś. No. Na spoczniku siedzisz. O. Koty lubią takie wyzwania na wysokości. Oj nie, jaka Julka? Co ja mówię, Julka? To Mile włożyłem. O, ale się pomyliłem. Julka tutaj właśnie jest, o.
Julia, kicia. Ach, one są podobne. Się nie przyjrzę, zamyślę, to później robię takie błędy. Albo na przykład mówię na Zorro Ramzesik świętej pamięci. No. I kiciulki mają atrakcji mocy. Nie? O, proszę, aż się przeciąga. I co? Patrzysz na mnie z góry. Nie, kicia? Ty też na mnie patrzysz z góry. A im pasuje. Pasuje im takie, o. Siedzą. Proszę. Siedzą. Już na dachu, a dzwoneczki dzyń dzyń. O, a się zainteresowało dzwonki. Nie? Co tu tak dzwoni? Co tu tak dzwoni? A albineczka siedzi tam. O. Tutaj. O, i proszę. Już idzie. Promenadą. O, idzie. I o. I dookoła. A jest to. Aż jak im pasuje chodzić. Jak lubią chodzić po parkanie, to nie lubią po promenadzie chodzić? No przecież to jest jasne. No i już jest na daszku. No i siedzą sobie. Romeo na bucianim gnieździe. Julcia, ty nie chcesz sobie pochodzić po promenadzie? Zobacz, jak Mila chodzi. Weź tej z powrotem. O, zaraz do budki wejdzie. No i posiedzi sobie na górze. Chodniczki są. Cieplutko. Nie? Pusia. Pusia, pysia. Pusia, pysia przyszła też. A Baribalek leży. I już. Tutaj. I następne okrążenie. Proszę. Tego nie przewidziałem. Myślałem, na spoczniku usiądzie, a to nie. Na deseczce, z jednym okiem. I sobie siedzi. Z jednym okiem sobie siedzi. No i można patrzeć z góry. Ale któryś tu nam śpiewa. O, nam poleciał, poleciał. A ty, Romeo, co? Tutaj siedzisz? Romeo, kiciulku. Julka po ziemi woli chodzić. Julka po ziemi. No ja idę po kolację, a tutaj zaraz przyjdzie kocurek. O, siedzi. Siedzi. Z osiedla. Przychodzi. Pewnie się czuje już jak do siebie. Ja tam nie ganiam, a tam jakiś idzie też. Nasz? Nie chyba. Tu jest Gacuś. Może to Zuzia tam idzie.
Zuzia, Kicia. Nie, to trzy białe skarpetki. To trzy białe skarpetki idą. O, tu jest Zuzia. Tu jest Zuzia. A tu jest Kacuś. A tam są trzy białe skarpetki. Zobaczcie, jak kurtują kocury. Teraz. O, dzikie gęsi tam latają. Miciurniec filmował, jak któryś kot Maćka pobił. Maciek leżał na łopatkach i krzyczał. No, aż muszę zobaczyć, co to. A to kto? Ida, już leciała. Już zaskoczyła. A tamten siedzi, zobaczcie, Adam. Czekasz, ja pójdę. Widzicie, siedzi. Warto posiedzieć, tutaj przecież jedzenie jest. No, o, idzie. Idzie. Muszę go jakoś nazwać. Nie ma nazwy. No, podajcie. Leon dam mu. To będzie Leon. Leon, tak. Jeszcze takiego nie miałem. Leon, Leonidas. Leonidas to jest chyba ten słynny wojownik, który przebiegł do, gdzie to, do Aten czy do Rzymu, z miejscowości tam Maraton, tak, że odnieśli zwycięstwo. Dystans 41 km, 195 metrów, to chyba Leonidas, tak? Był ten słynny? Czy to z kolei zwycięzca olimpiady starożytnej, Leonidas? Coś mi się to myli. Nie wszystko pamiętam już dokładnie. No, kotki powychodziły. Proszę. Siedzą. Porozchodziły się. Mamuśka, Mila, a ten siedzi. Leon, Kicia, Kicia, będziesz Leonem. Słyszysz? Jesteś Leonem dzisiaj. Nie wiem, jak cię tam nazywają. On ma taką charakterystyczną, zobaczcie, patrząc, taką białą sierść na prawej stronie. Na prawej stronie, o. Ma białe. Kocur wielki. Ale tam wyśpiewa. Ale wyśpiewuje. Ale wyśpiewuje. Zaczyna się śpiewanie wieczorne. No nic, muszę iść na kolację, kochani. Bo trzeba jeść, żeby żyć. Przed chwilą zaatakował Julię. I to przy mnie, 2 metry ode mnie. Ja do niego Kicia, Kicia. A on Julkę, no aż Julka płakała. Aż pióra poszły. Sierść. I 3 skarpetki. No ty kurde. A Romeo, ten, a Miciuri mówił, że Maćka też któryś zaatakował. Wygląda, że to ten i to kotkę. Ja myślałem, że Julia do niego podchodziła, żeby się powąchać, a ten się na nią rzucił. 2 metry ode mnie. Ja do niego Kicia, Kicia. Widzicie? No, kolego, przegrany jesteś jak bolka trampki.
Już ja ci pokażę. Za to, co zrobiłeś Julii, to marny twój los. No, Romeo później go pogonił. Poleciał za nim. Na ratunek. Romeo na ratunek Julii. Poleciał, przyleciał. A ty, Basiorku, gdzie byłeś? Widziałeś? Ależ kurde. Miałem filmować, a mówię, chyba się powąchałem tylko. Zwłaszcza, że filmik tamten już mówię, skończyłem. A on tu przychodzi porządki robić. I to już nie jest jakaś walka samców. On po prostu tłucze nasze koty. Romeo, kiciulek, chodź kicia. Chodź obrońco nasz. Chodź kiciulku. Ależ kurczę. Aż muszę Julię teraz zobaczyć, gdzie jest Julia. Jak ona się czuje. Julia uciekła do bocianówki. Chodź Romeo, chodź kiciulku. No 2 metry ode mnie. Wiecie co? To za... No, ja lubię koty. Ale nie lubię takich rzeczy. O, zobaczcie. Sierść. Sierść aż wyrwana. Zobaczymy, gdzie jest Julia. Jak ona się czuje. Julia! Kicia! Niuńka! Gdzie jesteś? Chodź, kicia! Basiorek siedzi. Mila jest. Zuzia jest. Albinka? A gdzie się schowała Julia? Julia, kicia! Ale zaatakował tą moją, co z Julię. Obcy, panie! Obcy! I to 2 metry ode mnie! Wie pan, ja tam go tutaj podżywiam, dożywiam, nie? A on zaczyna takie numery. No panie Zygmuncie. Ja tu rurę i nastrasz go pan. Ja już. Ja wie pan, ja już mu wymyślę. To on tu nie przyjdzie. Albo wiatuszkę. Nie wiem. Tak, tam w tych niech pan zobaczy. Julia, jesteś tu? Kicia. Ale, a Olek z kolei sfilmował jak Maćka któryś tam tłuk. No, nie wiem który, bo Olek tam filmował. Taką żółtkiewkę mam. No, dziękuję. Tylko wczoraj zerwałem trochę, zwiemno trochę. Tylko filmuję teraz wszystko. Tego. Pokazywał mi Maciek na upadkach leżał. Podobno dar się, jak nie wiem. Olka ten? Nie Olka. No ten na portierni co jest. Nie, Olek filmował. A. Też przypuszczam, że to ten może. Tak muci tu nasze koty. Zobaczył na filmie, to pan go poznał, nie? No zobaczę. A zobacz pan. Widzi pan tam? Pod drzewem? No. Jeszcze jeden. On na kotki przychodzi. Nie, na żarcie. No ale to nasz jest? Gdzie tam? Nie? Zobacz pan, tu. Hmm? No. I teraz nie wiem, czy ten też będzie lał. No na razie nie leje. Ale gdzie jest Julia? O, siedzi tam Julia. Weźmie sobie tu. Co ja? Tu jest. Jutro rano. Tak? Aha, bo ja idę na kolację. Tu tutaj. Na kolację? A to wyjdziesz jeszcze dzisiaj.
No i idę wziąć kolację. Ale przyjdziesz pan tu jeszcze? Tu, wyjdę. No, to ja przyjdę z panem razem. A ten, ile tych kondomniczków chciał pan? Może jutro panu kupię. I w środę 4 albo 6. Ile pan wyłoży pieniędzy na razie? Ile? No, po 9 zł, tak? Po 7. Te duże? Te duże są po 7. 6, no to 6. Zobacz pan, sierż. No. Widzi pan? No. Sierż wyrwał. To 6. Julia, chodź, chodź Kicia. O, a Romeo poleciał za nim, pogonił go. No. Pokaż się, Julia. Kicia. Masz rany jakieś? No, idzie się. Nie. Tylnie nogi sobie. Wie pan, ona do niego szła ufnie, powącha się. I wie pan, ja mogłem wyciągnąć, filmować, mówię, ale skończyłem go filmowanie wcześniej. No to się tylko chyba powąchają. A ten jak na nią skoczył. Ale wie pan, ona jest młoda, to jest też tego, zwinna. No, no dobra. Romeo pogonił i wracał później taki zjeżony. No ale mu zrobię, no już wiem który. On tu przychodzi, ja go nazywam trzy białe skarpetki.